Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry pani profesor. Witam pana redaktora, witam Państwa. Pani profesor, pierwsze pytanie. Kiedy ruszy wypłata 14 emerytur? Tak, to jest kluczowe pytanie i już odpowiadamy na temat w tym zakresie. No, my jesteśmy w trakcie przygotowania do wypłaty 14 emerytury. Przypomnijmy, że to jest rzeczywiście kluczowe świadczenie, zwłaszcza wobec tej sytuacji gospodarczej, a zwłaszcza inflacyjnej. Dla 9 milionów emerytów, ponad 8 milionów osób obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na ten moment, czyli de facto gdzieś zbliżamy się do połowy lipca, przygotowane mamy większość rozwiązań organizacyjnych, informatycznych, mamy przede wszystkim ustawę, panie redaktorze, i zgodnie z tą ustawą my w tej chwili rozpoczniemy wypłaty 25 sierpnia. To będzie pierwszy termin, kiedy z tym świadczeniem głównym nasi uprawnieni otrzymają 14 emeryturę, a potem zgodnie z tymi terminami, o których już wcześniej rozmawialiśmy przy innych okazjach, 14 emerytura będzie wypłacana 1 września, 5, 6, 10, 15 i 20. Dodajmy także, że patrząc na ustawę w systemie mundurowym i w przypadku też osób, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne zakładu, ta wypłata 14 będzie we wrześniu, kiedy patrzymy na system rolniczy, zwłaszcza ci, którzy otrzymują rzadziej niż raz na miesiąc, no to wtedy przewiduje ustawodawca wypłatę tej 14 w październiku. I dodajmy jeszcze, żeby też jak gdyby doprecyzować tą kwestię, komu przysługuje 14, to prawo będzie badane do świadczenia głównego, emerytalnego, rentowego lub innego wymienionego w ustawie na 24 sierpnia, czyli faktycznie my w tej chwili we wszystkich systemach też informatycznych ustawiamy, czy ta osoba jest uprawniona do świadczenia głównego na dzień 24 sierpień bieżącego roku, czyli tak naprawdę sprawdzamy ten dzień poprzedzający dzień wypłaty. I też przypomnijmy, że 14 to jest wysokość emerytury minimalnej po waloryzacji marcowej, czyli to jest 1338,44 brutto. I w takiej wysokości, panie redaktorze, szanowni państwo, otrzyma 14 około 7,7 miliona osób. Natomiast tak jak w poprzednich latach, mamy też tutaj próg dochodowy. Jeżeli chodzi o główne świadczenie między 2900 a 4188,44 zł, 14 będzie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. I myślę, że nasi słuchacze i ci, którzy także po prostu korzystają z czasopisma, wiedzą, że ta złotówka za złotówka będzie analogiczna do tych rozwiązań w ubiegłym roku. Natomiast jest wprowadzona ta nowa zasada, że minimalne świadczenie wynosi 50 zł, a więc to jest to nowe rozwiązanie, czyli gdyby odpowiedzieć też na pytanie, aż prawie dla 7,7 miliona naszych czytelników, słuchaczy i tych, którzy nas oglądają, to 7,7 dostanie na rękę, czyli już netto 1217,98 zł. Pytają nas także czytelnicy, czy te świadczenia są wolne od potrąceń, jak na przykład zajęć komorniczych, czy też bierze się je do wliczania przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, alimentów, czy nawet tego znanego nam świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Powtarzamy po raz kolejny, że 14 jest wolna od tych potrąceń i nie jest wliczana także do dochodów, które się ustala, jeżeli idziemy do pomocy społecznej, jeżeli ustalamy alimenty, czy też świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych. Panie redaktorze, szanowni państwo, no to... Tak, proszę uprzejmie. Pani prezes, wyjaśniłam, wydaje mi się, że wszystkie kwestie chciałam te pytania zadać, ale nie zdążyłem ich zadać. Pani prezes powiedziała, jakiej wysokości jest 14 emerytura, w jakich terminach będzie wypłacana i komu przysługuje. Ja mam teraz nieco inne pytanie, ponieważ w przestrzeni medialnej, w przestrzeni politycznej pojawiają się takie informacje, pojawiają się takie opinie, że 13 emerytura i 14 emerytura
niejako niszczą system emerytalny. Czy pani się z taką opinią zgadza, że lepsze byłyby na przykład częstsze albo wyższe waloryzacje niż te świadczenia takie jednorazowe? Tak, już odpowiadam na to pytanie. No, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest tak, że te oba świadczenia, a więc czternastka i trzynastka, to są świadczenia po pierwsze jednorazowe, a więc i one rekompensują kwestię na pewno wysokiej inflacji, ale też dają dodatkowe źródło zasobów finansowych dla budżetów gospodarstw domowych tych osób uprawnionych. No, szanowni państwo, z punktu widzenia sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli de facto funduszu emerytalnego, te świadczenia nie mają wpływu na ten fundusz, ponieważ nie są finansowane z tego funduszu, a także nie są finansowane ze składek. A więc nie pomniejszają Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym funduszu emerytalnego. To są takie typowe świadczenia specjalne, nieskładkowe, które państwo przewiduje w jakichś szczególnych sytuacjach. W tej chwili jak gdyby jeszcze bardziej niż dotychczas ta trzynastka i ta czternastka dotyczy tej szczególnej sytuacji, kiedy jest wzrost kosztów utrzymania związanych także z wysoką inflacją. I z punktu widzenia źródeł finansowania i z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu emerytalnego, to są na pewno bezpieczniejsze rozwiązanie niż na przykład rozwiązanie, o którym wspomniał pan redaktor. Czyli dwie waloryzacje albo na przykład cztery waloryzacje. Proszę zobaczyć, że waloryzacja świadczeń jest trwałym instrumentem. O ile w tym roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w marcu była bardzo wysoka, wynosiła 107%, co kosztowało kilkanaście miliardów złotych zaciągniętych na trwale do systemu emerytalnego. A więc kiedy my planujemy budżet wypłaty świadczeń emerytalnych w przyszłym roku, to już go odpowiednio musimy powiększać o zaciągnięte zobowiązania poprzez waloryzację. Tym samym będą rosły zobowiązania w kolejnych latach na wypłatę świadczeń emerytalnych. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa funduszu emerytalnego, no na pewno bardziej bezpieczne jest rozwiązanie, kiedy państwo interweniuje poprzez środki pochodzące z budżetu państwa, bo tak jest w przypadku czternastki czy trzynastki i wypłaca poprzez to źródło finansowania świadczenia jednorazowe w postaci wypłaconej już trzynastki i przygotowanej do wypłaty czternastki. To na pewno jest z punktu widzenia systemu emerytalnego i z punktu widzenia w ogóle bezpieczeństwa finansowania systemu emerytalnego rozwiązanie bezpieczniejsze. Pani prezes, wśród tak zwanych kamieni milowych, które się znalazły w Krajowym Planie Odbudowy, jest zobowiązanie do podniesienia efektywnego wieku emerytalnego. Rząd miał się zgodzić na podniesienie tego efektywnego wieku emerytalnego do 2024 roku. Rozgorzała taka dyskusja, debata, o co tak naprawdę chodzi, czy to chodzi o podniesienie tego wieku emerytalnego, jak było wcześniej planowane, nawet jak było wcześniej wprowadzone, czyli do 67 roku życia dla kobiet i mężczyzn, czy chodzi o coś innego? Zostało to doprecyzowane, że nie chodzi to o takie ustawowe podniesienie wieku emerytalnego. Jak pani prezes patrzy na ten postulat, na to zobowiązanie podniesienia efektywnego wieku emerytalnego i w jaki sposób ten wiek można emerytalny efektywnie podnosić? Jakimi narzędziami, w jaki sposób? Tak, to jest bardzo aktualny i bardzo tak ciekawy problem, który właściwie rozwiązujemy od kilku lat na różnych płaszczyznach. Tak, literalnie z punktu widzenia popatrzenia na ten dokument Komisji Europejskiej mówimy o tym takim faktycznym, efektywnym podnoszeniu wieku emerytalnym, czyli dokument po pierwsze nie dotyczy kwestii ustawowego wieku emerytalnego, to jest domena ustawodawstw krajowych i każde państwo decyduje, jak ten ustawowy wiek wygląda i też podnieśmy tą kwestię, że osiągnięcie tego wieku to oznacza, że jest to prawo do przejścia na emeryturę, o ile spełnione są inne warunki, a nie obowiązek. Tutaj jest mowa o tych działaniach, które by de facto doprowadziły do przesuwania tej granicy w przypadku kobiet 60, mężczyzn 65 lat. I ja myślę, że my tutaj w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od kilku lat
bardzo dużo wykonujemy działań w kierunku podnoszenia efektywnego, faktycznego wieku przejścia na emeryturę. Przypomnijmy, że także nieraz już rozmawiałam z panem redaktorem na temat kalkulatorów emerytalnych. One się pojawiły nam już kilka lat temu, ale one też ilustrują skalę, czy też dają jak gdyby wiedzę tym osobom, które są w granicach tego około wieku emerytalnego, do czego nabyli prawo, i te kalkulatory pozwalają także określić, o ile wzrośnie emerytura, jeżeli po osiągnięciu tego wieku nie przechodzimy, pracujemy dłużej, o rok, dwa, trzy, cztery, pięć to i pani, tak dalej. To, ponadto pani prezes, my także liczymy, my także ustalamy rok po roku, jaka jest skala tych osób, kobiet i mężczyzn, które natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego przechodzą na emeryturę. I w ciągu kilku lat ta granica przejścia się wydłuża. 60-kilka% osób rzeczywiście przechodzi na emeryturę zaraz po osiągnięciu tego wieku. Natomiast w zależności od sytuacji, czy kobiet, czy mężczyzn, odpowiednio ta granica przesuwa się o rok, czy czasami dłużej. I o to chodzi w tym efektywnym wieku emerytalnym. I proszę też zwrócić uwagę, że Komisja Europejska bardzo dobrze oceniła naszą koncepcję PIT-u zero. Jeżeli osiągniesz wiek emerytalny, pracujesz i nie przechodzisz na emeryturę, to stosujemy także te 85 tysięcy plus 30 tysięcy z kwotą wolną od podatku, zwolnienie tych przychodów z obowiązków podatku dochodowego od osób fizycznych. A więc musi być podejmowany całokształt działań o takim charakterze, o jakich mówimy, plus na pewno kwestia warunków pracy sprzyjających, żeby przedłużać, żeby przesuwać tą granicę przejścia wieku emerytalnego. To jest kluczowe z punktu widzenia zwłaszcza nowego systemu emerytalnego, tego, który funkcjonuje od stycznia 99, gdzie emerytura jest wprost uzależniona od naszego kapitału emerytalnego, czyli składek opłacanych przez okres aktywności ekonomicznej i średniego dalszego trwania życia. Im później przechodzimy, tym więcej gromadzimy kapitału i emerytura jest wyższa. A więc to są ze sobą elementy ściśle związane i na pewno Komisja także Europejska podkreśla, że ten nasz system emerytalny sprzyja wydłużaniu też aktywności z punktu widzenia wyższych świadczeń emerytalnych. Panie prezes, kilka pytań odnośnie tego efektywnego wieku emerytalnego. Po pierwsze, wspomniała pani o tym kalkulatorze, który rzeczywiście działa bardzo mocno na wyobraźnię, jakby pani powiedziała, rok dodatkowej pracy dla kobiet, rok dodatkowej pracy dla mężczyzn, to o ile wyższa emerytura? To jest od 8 nawet do 15%, a więc to z punktu widzenia przeciętnej wysokości emerytury, którą na czerwiec widzimy, że wynosi około 2700 dla zdecydowanej większości świadczeniobiorców od 8 do 15%, to naprawdę bardzo jest dużo. Ja podam naszym też czytelnikom taki przykład w związku teraz akurat z tym przejściowym skróceniem tablic życia, że osoby, które 2 lata temu osiągnęły wiek emerytalny, 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, mają kapitał emerytalny i teraz dopiero przy tych niższych tablicach trwania życia przechodzą na emeryturę, mają swoje świadczenia nawet o 50% wyższe, dlatego że była dobra waloryzacja kapitału emerytalnego, nawet 109% w czerwcu, w poprzednich latach także niezła. Tablice uległy skróceniu i proszę zobaczyć, jak z punktu widzenia nawet tych warunków takich realnych, trudnych, zmienia się sytuacja, jeżeli chodzi o wysokość świadczenia emerytalnego, czyli jak najbardziej to przesuwanie tej granicy wpływa od kilku do kilkunastu procent rok do roku na wysokość świadczenia. Do tego musimy wziąć pod uwagę także to rozwiązanie, które polega na waloryzacji składek. Te 9,3 na kontach, 7,07 na subkontach, czyli jak ktoś ma 450 tysięcy tego kapitału emerytalnego, to dopisaliśmy w czerwcu mu prawie 42 tysiące. Jak ktoś miał 850, to 70, prawie 80 tysięcy. No i do tego weźmiemy te skrócone tablice trwania życia, no to emerytura jest naprawdę zdecydowanie wyższa, więc o tym też mówi się w tym dokumencie
i przy jego zapisie między innymi te kwestie były też zgłaszane. Pani prezes, ilu mamy pracujących emerytów? Tak, ponad w ubezpieczeniu zdrowotnym około 1 100 000, tak, a więc to oznacza, że oni gdzieś są aktywni ekonomicznie, a około 680 000-700 000 to są te osoby, które także płacą składkę emerytalną, rentową, a więc te wskaźniki powoli z roku na rok rosną i widzimy, że rzeczywiście to obok tego przesuwania tej faktycznej granicy, kiedy przechodzimy na emeryturę, także przejście na emeryturę i kontynuowanie aktywności ekonomicznej jest tak samo bardzo wskazane, no to widzimy, że tutaj jest tendencja wzrostowa. A najwyższą emeryturę, jaką państwo wypłacacie, to jest jakiej wysokości? To jest 36 000, około chyba 36 000, tak. To jest mężczyzna, który może trochę mniej niż 27 000 mężczyzn. No kobieta 27 000, ale mężczyzna powyżej 30 000 na pewno to jest pan, który pracował prawie 61 lat w przemyśle górniczym. Ten pan przeszedł całą swoją karierę od prac prostych poprzez aż udział w zarządach. No i przeszedł na tą emeryturę już w wieku powyżej 80 lat i jego emerytura jest powyżej 30 000. Jest też pani, która ma 20 kilka tysięcy emerytury, która z kolei całą swoją aktywność, 57 lat, o ile pamiętam, przepracowała w bankowości, we wszystkich też szczebla tej kariery zawodowej i także przeszła na emeryturę dopiero po ukończeniu 80 lat. A więc to są te najwyższe świadczenia przy takich długich stażach w granicach właśnie powyżej 50 lat, czy też 61 lat. Ale my musimy, panie redaktorze, powiedzieć, że nam przybywa tych emerytur groszowych, złotówkowych. Jest już 360 000. Za chwilę przejdziemy do tych emerytur, które znajdują się na drugim biegunie. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego efektywnego wieku emerytalnego, 13 i 14. PIT 0 rzeczywiście jest tym narzędziem, jest tym mechanizmem, który ma podnieść, wydłużyć ten efektywny wiek emerytalny. Natomiast część ekspertów mówi tak, że wprowadzenie 13, wprowadzenie 14, a także podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł może wpłynąć na zmniejszenie, obniżenie tego efektywnego wieku emerytalnego. I niektórzy proponują na przykład, żeby dla tych osób, które będą pracować powyżej 60 w przypadku kobiet, bądź 65 w przypadku mężczyzn, roku życia, żeby neutralizować im koszta nieutrzymania 13 i 14 emerytury albo zmienić składkę rentową na składkę emerytalną, bądź też żeby miały na przykład dodatkowe dni urlopu albo były chronione prawnie przed zwolnieniem, bo wiemy, że w polskim systemie prawnym obowiązuje ta ochrona na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, natomiast po osiągnięciu wieku emerytalnego tej ochrony prawnej już nie ma. Jak pani profesor zapatruje się na tego typu pomysły? Tak. Wiele tutaj jest punktów, tu jest cała dyskusja na 2,5 godziny albo 3 godziny. Tyle czasu nie mamy. Tych rozwiązań. Tak, to musimy się umówić na jeszcze przy kawie na rozmowę na ten temat. Ja tylko trochę tutaj jak gdyby bym chciała tak obiektywnie popatrzeć też na kwestię tej dalszej pracy i tych obowiązków składkowych. Tak, to jest, że chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego przechodzimy już później na emeryturę, ale nie przechodzimy już na pewno na rentę i ta kwestia wokół tej składki rentowej, ta dyskusja ciągle się toczy, no ale z tego funduszu rentowego my finansujemy nie tylko te szeroko rozumiane świadczenia rentowe, ale też te emerytury, które później ustalamy dla osób, które były na rencie wcześniej, a więc to jest kwestia też no, takiego wyrazu szeroko rozumianej solidarności tych osób ubezpieczonych. Nie możemy patrzeć tylko w taki sposób partykularny. Poza tym wydaje mi się, że absolutnie jest też ta kwestia tych zachęt, tak, tych ekonomicznych. Ona jest
idzie w dobrym kierunku na dzisiaj, kiedy patrzymy na to zachęcanie do przedłużania aktywności ekonomicznej. Ja myślę, że w większym stopniu trzeba zwracać uwagę na te warunki pracy, żeby one były bardziej sprzyjające. No i też kwestia oczywiście opieki zdrowotnej, tak? Ale tu musimy myśleć o tej opiece zdecydowanie wcześniej niż później w wieku 60-65+. To jest jak gdyby całokształt takich działań państwa na rzecz właśnie tej długiej aktywności ekonomicznej, także po osiągnięciu tego wieku, o którym tutaj mówimy. Zawsze jest to kwestia indywidualnej decyzji, tak? Jeżeli ktoś decyduje, skorzysta z ulgi 30 tysięcy 85, tak, bo przedłużył tą aktywność ekonomiczną. Inne osoby z kolei przechodzą na emeryturę. Ja myślę, że nie tylko z tych powodów, że jest prawo do 13 i 14 emerytury, bo też inne badania pokazują, że o tym wszystkim decyduje po pierwsze to, czy ta praca jest nadal z perspektywy tej osoby wykonującej możliwa, czy ona daje tą satysfakcję, zabezpieczenie materialne i szereg innych rzeczy. A są takie sytuacje, o której mówił pan redaktor, że jednak ta kalkulacja tego świadczenia jednego i drugiego także wpływa na tą decyzję. Ale niezależnie od tego, że jest to prawo, należy edukować, informować, rozmawiać, tak jak to w tej chwili mówimy, że jednak ta dłuższa praca to jest przedłużenie tego kapitału też, takiego indywidualnego kapitału społecznego, to jest też wzrost własnego świadczenia emerytalnego i to też bardzo dobrze wpływa na wydłużenie później tego okresu, kiedy rzeczywiście jesteśmy bardziej jeszcze samodzielni, bo kwestia opieki zdrowotnej, a także kwestia dostępności później do świadczeń z tytułu niesamodzielności, to są przecież bardzo poważne problemy. Im wydłużamy tą aktywność, tym mniejszy jest później udział obu tych obszarów i opieki zdrowotnej, i opieki długoterminowej. Emerytury groszowe, o których pani wspomniała, to wyzwanie, to problem dla tych, którzy je otrzymują, problem dla państwa, również problem dla ZUS-u, bo to się wiąże z dość dużymi kosztami obsługi tych kont emerytalnych. Pytanie po pierwsze, z czego wynikają tak niskie te emerytury? Po drugie, czy macie państwo pomysł na rozwiązanie tego problemu? Oczywiście jak najbardziej już wyjaśniam obie te kwestie. Po pierwsze, niskie emerytury, w tym groszowe, wynikają z przyjęcia 1 stycznia 1999 roku bardzo liberalnego założenia, że jedna składka i wiek emerytalny otwierają prawo do emerytury. To jest takie utopijne i szkodliwe założenie. Ono oczywiście zaczęło się realizować kilka lat już po wejściu tych założeń, ale ono się realizuje w ten sposób, że tak jak mówię, 360 tysięcy osób pobiera emerytury niższe od minimalnej, czyli nie mają te osoby stażu, kobiety 20 lat, mężczyźni 25. W tym przybywa takich emerytur kilka groszy, kilkanaście złotych, czy nawet tych do 10 zł. To po prostu wynika z ustawy 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i renta. Pomysły oczywiście mamy, dlatego że takie podejście liberalne były znane, były i występowały w wielu krajach Unii Europejskiej. Te kraje dawno od tego odeszły, powołując się na standardy międzynarodowe. Konwencja 102 o normach minimalnych w dziedzinie też systemów emerytalnych mówi, że prawo do emerytury powinno się otwierać przy stażu co najmniej 15 lat opłacania składek. W krajach Unii Europejskiej trzeba albo zgromadzić jakiś kapitał, albo mieć 10 lat, albo 15 stażu, żeby w ogóle otworzyć, nabyć prawo do emerytury. My te propozycje zgłaszaliśmy w ramach przeglądu emerytalnego 2016 roku, między innymi też podając, że mogło to by być 5, 10 czy 15 lat, jednak ubezpieczenia w systemie emerytalnym, które by przy wieku emerytalnym otwierało prawo do emerytury. Wcześniej opłacane składki podlegałyby te zwaloryzowane zwrotowi. Państwo by uregulowało prawo do opieki zdrowotnej czy innych świadczeń. I te nasze pomysły jak gdyby waloryzujemy, używając znowu tego języka ekonomicznego, przedstawiamy co jakiś czas. Gdzieś one w tej chwili są też dyskutowane w ramach chyba Komisji Dialogu Społecznego. Na pewno
przyszłość nakazuje, aby uregulować tą kwestię i w sposób zobiektywizowany określić te warunki długości przebywania w tym systemie emerytalnym, żeby po prostu nabyć prawo do emerytury. Koszty obsługi są wysokie, one są nie mniejsze niż tej emerytury naszej pani sektora bankowego czy naszego pana z przemysłu górniczego, które pobierają te najwyższe emerytury. Te koszty są bardzo drogie. Co miesiąc, proszę sobie wyobrazić, przecież trzeba przesłać, niekoniecznie na konto zawsze, a więc to naprawdę jest rozwiązanie, które wymaga moim zdaniem takiego ważnego i pilnego ze społecznego punktu widzenia rozwiązania. A co Państwo proponujecie poza podniesieniem tego okresu składkowego, który miałby być tym minimalnym okresem uprawniającym do emerytury, w przypadku osób, które nie osiągnęłyby tego okresu, to byłaby jednorazowa wypłata? No to jest wszystko chyba do dyskusji, do rozważenia. Na pewno zwrot składek tak praktykuje się w innych krajach zwaloryzowany. Natomiast chyba najważniejszą kwestią jest prawo do opieki zdrowotnej, tak, zagwarantowanie po prostu z tytułu w ogóle tego wieku senioralnego, tego prawa do opieki zdrowotnej, bo także występowanie o te świadczenia takie naprawdę groszowe często następuje z powodu właśnie gwarancji też tego prawa do opieki zdrowotnej dla siebie, dla członków rodziny. To jest kwestia dostępu także do innych świadczeń pieniężnych, no bo skoro ten dochód byłby niski, tak, bo no nie ma go z innych źródeł, no to otwarta jest kwestia do innych świadczeń, z pomocy społecznej, kwestia świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, do świadczenia 500+ i tak dalej, a więc to wszystko musimy widzieć w takim szerszym kontekście, z jakich świadczeń te osoby by korzystały. Mówiła pani prezes o emeryturach groszowych. Ja poruszę jeszcze jedną dość bolesną kwestię, mianowicie kwotę zastąpienia. To jest takie pojęcie określające, jaki procent ostatniej naszej wypłaty będzie stanowiła emerytura. Na koniec 2020 roku ta kwota zastąpienia wyniosła 42,4%. I teraz widzę przed sobą różne szacunki, niektóre mniej odległe, inne bardziej odległe. Spojrzę na ten bardzo odległy 2080 rok, to jest 23,1%. Ten mniej odległy 2060 rok, to jest 28,7%. Czy to oznacza, że młodzi, którzy dzisiaj zaczynają swoją przygodę z pracą zawodową, będą musieli pracować dłużej na niższe emerytury? Czy to jest temat tej stopy zastąpienia, to jest taki ciekawy temat badania takiej realnej wartości tej świadczeń emerytalnych do jakiejś kategorii w tym momencie zobiektywizowanej ekonomicznie, do przeciętnego wynagrodzenia jakiejś grupy zawodowej. I dzisiaj, panie redaktorze i szanowni państwo, stopa zastąpienia w Polsce to jest około 54%, ta relacja świadczenia emerytalnego do przeciętnego wynagrodzenia. Zresztą w krajach Unii Europejskiej jest podobnie, w granicach 50%. I teraz z punktu widzenia naszych prognoz, bo przecież musimy prognozy robić krótko, długookresowe. Patrzymy na sytuację na rynku pracy, patrzymy też na zmieniające się warunki gospodarcze, prognozowane przeciętne wynagrodzenia minimalne. Jedna z tych prognoz zakłada dla Polski, ale ja też znam prognozy robione dla innych krajów Unii Europejskiej, że ta stopa zastąpienia w 2040 roku może być w granicach 40%, może też być i niższa. My mieliśmy zresztą tutaj w naszej organizacji takie konferencje międzynarodowe przed COVID-em, gdzie zastanawialiśmy się, co z tego wynika. No ale to nie oznacza, że wartość realna tej emerytury, która będzie w takiej stopie zastąpienia, będzie gorsza, niższa, bo będzie do innego wynagrodzenia przeciętnego. Podobnie trzeba przyjąć w 2060, 80 i patrzymy już na 2100. Te stopy zastąpienia muszą być liczone, muszą być analizowane, żeby wiedzieć, jak rzeczywiście, jaka jest relacja tak ważnego świadczenia, które zastępuje wcześniejsze dochody z aktywności ekonomicznej,
i jaka siła nabywcza, musimy patrzeć na to świadczenie, czyli czy to wystarczy te 40% na opłatę mieszkania, na koszty leków, utrzymania, i z tej perspektywy to musi być badane. W ogóle te stopy zastąpienia, szanowni państwo, wprowadzono w prawie międzynarodowym już w 1952 roku, bo wtedy widziano, że to jest dobry kierunek, i tam napisano, że emerytura powinna wynosić 45%. I proszę zobaczyć, minęło kilkadziesiąt lat, ta emerytura wynosi 50 kilka procent, jeżeli chodzi o stopę zastąpienia. A więc musimy na to patrzeć tak z perspektywy tego wielkiego procesu takiego ekonomicznej wartości świadczeń, w ogóle w systemie świadczeń, ale także jak w indywidualnym wymiarze stopa zastąpienia będzie w relacji do przeciętnego wynagrodzenia, bo to jest ten drugi wymiar, który jest wprost uzależniony od tego, ile opłacaliśmy składki, przez jaki okres, od jakiej podstawy wymiaru, jaki zgromadziliśmy kapitał i kiedy przejdziemy. Bo jeżeli będzie wysoki kapitał, późniejsze przejście, to i ta stopa zastąpienia pewno będzie też lepsza i wysokość, ta siła nabywcza emerytury będzie wyższa. A więc jest bardzo ciekawy, bardzo ważny temat z punktu widzenia tego właśnie, jak państwo, które przecież odpowiada za funkcjonowanie systemu ubezpieczenia, zabezpieczenia społecznego, systemu emerytalnego, także właśnie przymierza się w tej perspektywie nie tylko krótko, ale długookresowej. Co do osób młodych, to niezależnie od tych wszystkich prognoz trzeba uświadamiać, edukować, że skąd biorą się emerytury? Z tego, że od ukończenia edukacji pracujemy, opłacamy składki w systemie ubezpieczenia społecznego, a im dłużej te składki są opłacane, to przecież to ma wpływ później na wysokość świadczenia emerytalnego i gwarancję dochodową, kiedy zaprzestaniemy aktywności ekonomicznej. W naszym systemie, panie redaktorze, 84, a w tej chwili widzimy nawet powyżej 84% osób, które zaprzestają aktywności ekonomicznej, utrzymują się głównie ze swoich emerytur z systemów publicznych. A więc udział innych źródeł jest bardzo mały, kiedy w innych krajach emerytury publiczne to jest około 60% zabezpieczenia dochodów na starość, 67%. Są inne jeszcze źródła, a więc przed nami jeszcze długa droga, żeby doszło do tej dywersyfikacji, że emerytura to nie tylko jest z tych publicznych systemów, za które odpowiada ZUS, KRUS, zakłady emerytalne, ale także pracodawcy i także my ubezpieczeni, a więc w ramach różnego rodzaju form, które pochodzą od nas czy z naszych gospodarstw domowych. Czyli ten słynny drugi i trzeci filar. Tak jest. Dziękuję ślicznie. Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, była moim państwa gościem. Dziękuję pani profesor. Dziękuję panie redaktorze za kolejne spotkanie. Dziękuję państwu za udział. Kłaniam się pięknie. Do widzenia.